każdego roku Ojciec Święty święcił księży, którzy, czy niezależnie od tego, czy byli zakonnikami, czy byli z różnych seminariów, i to były święcenia zbiorowe jakby. I uczestniczy tego, kto był święcony, to zależało od wikariatu rzymskiego. To znaczy, trzeba było się zgłosić, przedstawić dokumenty, i wtedy, jeżeli te wszystkie dokumenty były w porządku, była ustalona lista, i to była rzecz, która jakby była dostępna dla każdego księdza czy diakona, który studiował w Rzymie. Dlatego tu jakoś nie było to związane właśnie z tą znajomością z Ojcem Świętym, z wujkiem, który jakoś to stało się w sposób tak naturalny. Pamiętam taką rzecz, bo przyszedłem raz na śniadanie, odprawialiśmy mszę świętą, i przyszedłem razem z jednym z naszych ojców, który ojcem Mrukiem, Antonim Mrukiem, który był ostatnim spowiednikiem Ojca Świętego. Dlatego, że Ojciec Święty swoich spowiedników wybierał jako pierwszy, tak, pamiętam tą rzecz o tym, jak opowiadała Marysia Pieńkowska, rozmawiając z księdzem Fedorowiczem Tadeuszem, już nieżyjącym, w Laskę. I ona tak to opowiadała z takim pewnym, tak jakby z taką pewną chytrością kobiecą. Mówi, że rozmawiając z księdzem Fedorowiczem, chciała się sprawdzić, czy rzeczywiście Ojciec Święty, jak przyjechał na pierwszą pielgrzymkę, to się u niego spowiadał. I zadała pytanie tak sprytnie, żeby on się nie zorientował, o co głównie w tym pytaniu chodzi. I zadała to pytanie księdzu Fedorowiczowi, jakie wrażenie musi mieć spowiednik, który spowiada papieża. A na to mówi ksiądz Fedorowicz, mówi, wiesz, no niesamowite, niesamowite. Właśnie, bo on był tym, który spowiadał Ojca Świętego, który przyjechał na pierwszą pielgrzymkę do Polski.